O inwestycji drogowej Zagórz-Komańcza powiedziano już bardzo wiele. Wszystko jednak powoli zmierza ku szczęśliwemu końcowi. Choć to zapewne nie ostatnie odcinki serialu pod tytułem Walczymy o drogę Zagórz-Komańcza. Jeszcze w 2007 roku umieściłem na liście indykatywnej drogę Zagórz-Komańcza pod potrzeby inwestycyjne ze środków unijnych, z Regionalnego Programu Operacyjnego. No, a potem nastąpiło pewne pasmo zdarzeń, które opóźniło wykonanie tej inwestycji, mianowicie między innymi okazało się, że ekolodzy mają odrębne zdanie co do realizacji zakresu tej inwestycji. No ale szczęśliwie sprawę rozstrzygnął sąd już w ostatecznej instancji 13 września tego roku i możemy wkrótce przystąpić do wystąpienia o zezwolenie na realizację inwestycji. W październiku, najpóźniej na przełomie października i listopada, złożymy wniosek do wojewody o decyzję z RID, aby wojewoda wydał. Inwestycja będzie się rozpoczynała. Przetarg najprawdopodobniej zostanie ogłoszony w styczniu. Tak więc wszystko wskazuje na to, że mimo protestów ekologów, mimo tych spraw sądowych, które się odbyły, zadanie będzie realizowane i dołożymy wszelkich starań do tego, aby zostało zakończone w terminie. Jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to na wiosnę ruszą pierwsze prace drogowe i mieszkańcy gminy Zagórz, gminy Komańcza będą w niedługim czasie mogli cieszyć się z nowej drogi, która w sposób znaczący poprawi komunikację na tym terenie i przyczyni się też do poprawy komunikacji w całym naszym powiecie. W pierwotnych założeniach koszt inwestycji miał wynieść około 80 milionów złotych. Wiemy jednak, że wartość zadania wzrośnie o około 30% kosztów inwestycji. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej polecił tak wybudować te 13 mostów, 13 mostów wzdłuż tej drogi, żeby powiedzmy filary były poza nurtem rzeki, to podroży tę inwestycję. No i na dzisiaj pytanie jest takie, jak szybko i skąd Sejmik, Zarząd zdobędzie te dodatkowe środki i dołoży do tych 80 milionów. W każdym razie jakby formalne przeszkody zostały pousuwane. Teraz tylko te kwestie związane z planem inwestycyjnym i zezwoleniem na realizację inwestycji. No i przetarg na wykonawstwo. Sądzę więc, że w przyszłym roku rozpoczniemy realizację tego zadania. Czy w związku z wytycznymi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej i koniecznością ponownego skosztorysowania inwestycji, zmianach w dokumentacji, termin realizacji inwestycji, czyli rozliczenia jej do 2015 roku, jest realny do osiągnięcia? Według Bogdana Żońcy, gdyby inwestycja rozpoczęła się w 2012 roku, to z pewnością tak. Takie rzeczy, takie inwestycje buduje się w ciągu roku, półtora, więc nie ma tu moim zdaniem zagrożenia na wykorzystanie pieniędzy unijnych i sądzę, że Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich zrealizuje to zadanie zgodnie z planem i wymogami unijnymi.